Witamy w kolejnym odcinku z Turcji. Na początek znaleźliśmy rewelacyjną miejscówkę nad morzem, gdzie jak później okazało się, spędziliśmy cały tydzień. Potem odwiedzamy Efes, jedno z najlepiej zachowanych starożytnych miast. Zostańcie więc z nami do końca. Jak się okazało, nasze miejscówki na dziko nie zawsze są bezpieczne dla małej Beli. Wyschnięte trawy są dużym zagrożeniem dla psich łap. Ziarenko trawy w mniejszym czy większym kłosku potrafi wejść głęboko pod skórę i tylko weterynarz może je usunąć. I co więcej, weterynarz może mieć z tym problem. I tak było w tym wypadku. Przez tydzień czasu codziennie jeździliśmy do pani weterynarz, która próbowała wyciągnąć jeden uparty kłosek, który tkwił głęboko w łapie. Bela nie należy do najcierpliwszych pacjentów, więc codziennie to była naprawdę wielka walka i próba zrobienia czegokolwiek. No i wreszcie dzięki maściom i cierpliwości pani weterynarz udało się.
tutaj z górki, na której nocowaliśmy, mamy przepiękny widok na miasteczko i ruiny Efes. O, tam widzicie tutaj na tym wzgórzu, tutaj się zaczyna i tam schodzi w dół. A to jest największe miejsce archeologiczne udostępnione do zwiedzania w Europie. Chociaż właściwie już jesteśmy po stronie Azji, to nie wiem dlaczego zaliczają do Europy. No ale tak jest, więc pójdziemy i będziemy dzisiaj zwiedzać. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Teleportacja! Ha, dzień dobry! A mnie już tam nie ma w Turcji. Jesteśmy teraz w Armenii. Nie nadajemy na bieżąco, bo trochę czasu mi schodzi złożenie tych odcinków na YouTube i jestem strasznie do tyłu. Jeśli chcecie być na bieżąco, to zapraszam Was na Facebook albo na Instagram i tam mniej więcej wrzucam prawie że na bieżąco, no z reguły na bieżąco. Zapraszam też, jak w każdym odcinku, do tego, żebyście zostali naszym patronem. I dlaczego? Każdy się tak zastanawia, no pewnie chcą pieniądze i chcą zarabiać na podróżach. My mamy wystarczająco pieniędzy, żeby podróżować,
Ale żeby nagrywać i to w dobry sposób, to niestety jest bardzo kosztowne i bardzo czasochłonne. I ja chciałabym po prostu zachować ten sam poziom, a jeszcze moim marzeniem jest po prostu osiągnąć wyższy poziom, mieć lepszy sprzęt, nie szczypać się, czy ja zapłacę za jakiś dodatkowy program do obróbki, czy mnie na to stać, czy mnie na to nie stać. Dlatego zapraszam Was wszystkich do tego, żebyście zostali patronem. I możecie zostać takim patronem jednorazowym, po prostu wrzucić do skarbonki, nie wiem, dychę po prostu. Albo możecie zostać takim patronem cyklicznym. W linku, w opisie jest kilka możliwości. Tak więc popatrzcie sobie, jakie to są możliwości. Wybierzcie dla siebie najbardziej korzystną i po prostu nas wesprzyjcie. Dla mnie to wtedy jest takie podziękowanie, takie, że ten czas, który ja spędzam siedząc nad komputerem i dziergając te filmy, to ten czas jest coś wart. Super. Dziękuję pięknie i do zobaczenia w następnym odcinku.